Olimpiady Specjalne to program, którego głównym założeniem jest rozwój fizyczny, jak i społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną dzięki uprawianiu sportu. Obecnie w Olimpiadach Specjalnych trenuje ponad 17,5 tysiąca zawodników zrzeszonych w 507 klubach w 18 oddziałach regionalnych. Kamienna Góra jest jednym z nich, dlatego od 17 lat odbywa się Dolnośląski Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. Impreza odbywa się na miejskim stadionie w Kamiennej Górze, a jej organizatorem jest klub Podaj Rękę, działający przy Zespole Szkół Specjalnych. Organizatorów bardzo mocno wspiera Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego. Wszystkich bardzo serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny w Kamiennej Górze jest taka wspaniała impreza. Życzę wszystkim dobrej zabawy i pięknego dnia. Wiem, kochani, że czekacie na magiczne słowa, dlatego nie będę przedłużała. Kochani, 17 Dolnośląski Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalny Kamienna Góra 2017 uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Słuchajcie. Pani starosta też nieźle się bawi na takich imprezach sportowych, bo już gościła u nas na zawodach ostatnich i wykazała się wielkim, wielkim sprytem. Przeszła dalej do kolejnego etapu, zakwalifikowała się do zawodu na drugi rok. Także wielkie brawa dla pani starosty! Kochani zawodnicy, jesteśmy... Dolnośląski Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych tradycyjnie rozpoczął przemarsz wszystkich reprezentacji uczestniczących w zawodach. A w tym roku zawodnicy przyjechali do Kamiennej Góry z Legnickiego Pola, Szarocina, Legnicy, Wrocławia, Kamiennej Góry, Jaskulina, Lwówka Śląskiego, Wałbrzycha, Milicza, Miłkowa, Głogowa, Zgorzelca, Bolesławca, Nielestna, Wojcieszowa, Dobroszyc, Ostrowiny, Kątów Wrocławskich oraz Żmigrodu. Uczestnicy zmagali się z kilkoma konkurencjami lekkoatletycznymi, m.in. z biegiem na 50, 100, 200, 400 i 800 metrów. Skakali także w dal i wzwyż. Było pchnięcie kulą, pięciobój oraz konkurencje na wózkach. W olimpiadach specjalnych przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę i rywalizację fair play. Byli zwycięzcy, ale nie było przegranych. Wszyscy uczestnicy Dolnośląskiego Mitingu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych w Kamiennej Górze otrzymali pamiątkowe medale. Zawodników dopingował Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, opiekunowie drużyn, rodzice i przyjaciele.